Jest. 90 to pani numer szefa, czy opłata była? Potwierdzenie jest. Proszę datę z podpisem. I tak, pan Arek to jest numer 91. Arek 91, a pan Mieczysław? 92. Tak? Opłaty były, potwierdzenie pan pokazał. Tak. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. To jest pana i proszę pana. Impreza powstała z myślą o krzewieniu jakiegokolwiek sportu, a szczególnie o tym, żeby Brodnica, nasze miasto, zaistniało na mapie Polski, bo nie było takiego biegu jeszcze w Brodnicy tak bardzo rozpropagowanego jak ten, żeby po prostu słyszano o Brodnicy. Udało nam się to zorganizować. Mówię udało, bo nie jestem sam, jestem tylko pomysłodawcą tego biegu, a żeby nie moi koledzy z klubu, z Muklu, żeby nie moi koledzy, którzy z nami biegają, żeby nie sponsorzy, wymieniać by tu wielu ludzi, przynajmniej wymienię może tych najbardziej takich głównych, czyli Urząd Miasta Starostwo, Urząd Miasta też właśnie, firma Seni, prywatne firmy, które z Brodnicy zaistniały też na mapie Polski, bo są reklamowane w maratonach polskich, wielu prywatnych ludzi, firm. Żeby nie oni, my byśmy po prostu nie zorganizowali tego biegu. Inicjatywa jest prosta. Trzeba się po prostu ruszać. Ruszajmy się wszyscy. Były biegi dla dzieci wcześniej, teraz o godzinie 16.40 ruszają wózkarze. Wózkarze to ludzie, którzy charakterystyczni poruszają się specjalnymi pojazdami. Są to nasi paraolimpijczycy byli i obecni, którzy jadą do Londynu, ale i tacy, którzy byli w Atlancie. Między innymi Boguś Król, którego dzisiaj poznałem, rozmawialiśmy zawsze przez telefon, a dzisiaj miałem go okazję poznać. Wspaniały człowiek, który za sobą zawsze wozi ekipę silną, no i ma właśnie tych paraolimpijczyków ze sobą. Pogoda, jak widać, sprzyja nam bardzo ładnie, słoneczko nam świeci. Robiliśmy bieg właściwie pod kątem 90 do maksymalnie 90 osób. Przeszło to nasze najśmielsze oczekiwania. Dzisiaj widzę, że w dniu zapisu w biurze zawodu jest tłoczno, będzie pewnie grubo około 200 osób. Tego żeśmy się nie spodziewali, że taki odzew. Nie wiem dlaczego, czy to po prostu dlatego, może domyślam się, że zapisy były robione dla warsztatów terapii zajęciowej, a ściśle dla Towarzystwa Rodziców Dzieci Specjalnej Troski, które mieści się właśnie przy warsztatach terapii zajęciowej. Zrobiło to chyba wrażenie na ludziach. I wydaje mi się, że dość pozytywnie ludzie reagują, przyjeżdżają nawet nie patrząc na to, że nie dostaną medalu, bo jest tylko 90 medali, ale ci, którzy się zarejestrowali, otrzymają je, ale nie patrzą na to, nie ma koszulek, nie ma medali dla nich, nieważne, mówią, że chcą być po prostu i chcą się włączyć w tą akcję charytatywną dla tych dzieci. One są w tej chwili na różnych wyjazdach, na wakacjach, na rehabilitacji, ale wrócą z tego wyjazdu i poprosimy ich, żeby zrobili dla tych, którzy wpłacili te pieniądze, żeby zrobić dla nich, uhonorować właśnie tych ludzi wpłacających bezinteresownie kwoty. Specjalnie wpłacali, nawet dzisiaj mówili, że specjalnie wpłacają dziś, bo dzisiaj jest 20 zł, a przez konto było 10, więc specjalnie płacą dzisiaj, żeby było więcej pieniędzy. Poprosimy ich i wyślemy tym ludziom dobrego serca, wyślemy te medale.
Inicjatywa prosta i uważam skuteczna. Ruszać się, biegać. Niektórzy mówią, że to tani sport, a to nieprawda. Sport jest bardzo drogi, a szczególnie stroje, buty, to kosztuje. Wyjazdy. Dzisiaj ludzie przyjeżdżają z różnych stron Polski. Właściwie z całej, spojrzeć na mapę, to z każdego rejonu. Są ludzie, którzy wrócili, przyjechali nawet z zagranicy. Bo są ludzie z Niemiec, wiem, że są zapisani, z Norwegii są zapisani. Z biegu takiego właściwie lokalnego zrobił się, z pomysłu lokalnego zrobił się bieg międzynarodowy. Prawdopodobnie, jeszcze słyszałem, bo są goście z Ukrainy, że prawdopodobnie też i oni pobiegną dzisiaj na tym biegu. Więc no, internacjonale w pełnym wydaniu. Siła sportu, szczególnie siła biegania jest, to widzicie Państwo, jak słyszycie, jak mówię, jest wielka. Zobaczycie to pewnie na starcie, bo rzesza ludzi jest taka, że po prostu ja jestem pod wrażeniem tych ludzi, że przyjechali i mnie to po prostu przerosło. Tyle bym miałbym do powiedzenia. A którędy będzie biegła trasa? Trasa będzie biegła tu spod Pałacu Anny Wazówny, spod tego pomnika, którym tu jesteśmy. Biegniemy w kierunku ulicy Dużego Rynku, następnie Przykopem do ulicy Alei Leśnej, następnie ulica Świerkowa. Na Świerkowej ulicy zawracamy, wracamy z powrotem do ulicy Alei Leśnej. W Przykopu skręcamy w ulicę Kamionki. Z Kamionki tu pod policję, Mickiewicza pod policję, do startu i robimy jeszcze jedną taką pętlę, razem 10 km. Bardzo ładna, szybka, no, bardzo ładna trasa, bo poza miastem widać stare budynki, stare zabytki naszego miasta, ale też i przez miasto będziemy przebiegać, gdzie jest też co oglądać, podziwiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I to było takie, że znajdują się na trasie. Brawa, proszę zrobić miejsce na biegu. Kończący biegnie w prawo, na prawą stronę. I tu powiem, że... Etap 56. Nie, to nie było 56, 112. Kończący, no chodzi. Dziękuję. Ja jako weterynowi tutaj pozwolę sobie uręczyć. Gratuluję panu. No to najstarszym jest pan uczestnikiem.
Gratuluję panu. Nie tylko na ja panu bardzo dziękuję. Ja również się cieszę, że mam. Naprawdę, super. Super. Dzięki. Przyszłem rok. Dobrze, dzięki. Dzięki, panie starosto. Andrzej, chodź. Proszę państwa, czwarte miejsce. Pan Andrzej Hryniewicz, zapraszamy również tutaj. Piąte miejsce, Dariusz Kołecki. I szóste miejsce, pan Grzegorz Hoffman. Pomyłka, jak pan wyszła. A co to jeden biały? Oklaski dla dowodniczek. Fotoreporterzy już porobili zdjęcia, pełny uśmiech, wejście na najwyższe stopnie podium. Proszę państwa, jak na zawodach olimpijskich? Martyna Warta, trzecie miejsce, Kamila Grzonka. Tutaj Warna i Mazury to już zauważyłem. Gratuluję. Gratuluję. Drugie miejsce, panie. Tata! Trzecie miejsce. I trzecie miejsce, Jacek Domański. Gratuluję mu Pan Mieczysław Dobrenko, Kazimierz Leśniewski i Jacek Domański. Brawa dla panów.